No i ciekawa jestem, czy marka napisze, że wystosunkuje oficjalne oświadczenie o moich pozytywnych recenzjach. Cześć, witajcie! Przechodzę do Was nareszcie z dawno zapowiedzianym denkiem. Tak długo zwlekałam z jego nagraniem, że mam tutaj gigantyczny karton, którego nie jestem w stanie Wam podnieść, bo zaczął się nadrywać, to raz, dwa, wszystko by mi się wysypało. I bardzo możliwe, że przez to część z tych recenzji przełożę na kolejne denko i może uda mi się zrealizować Wasze prośby, żeby denka pojawiały się przynajmniej raz na dwa miesiące. Zużywam zresztą dużo tych kosmetyków, też teraz zaczął mi pomagać Emil, więc jestem na dobrej drodze. Zakładam, że nie będę miała czasu zrobić belek w postprodukcji, ale wszystko znajdziecie w opisie, nazwy, linki oraz też ułożę wszystko chronologicznie, tak żebyście nie mieli wątpliwości, że chodzi o interesujący Was kosmetyk. Jeżeli filmik będzie pomocny, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam do subskrypcji kanału i już zaczynamy. Jeszcze na wstępie zaznaczę, bo będą tutaj różne kategorie produktów, jak i też różny przekrój cenowy. Większość z tych kosmetyków kupuję samodzielnie, natomiast oczywiście zdarzają się czy to paczki PR-owe, czy produkty z wcześniejszych współprac, ale jeżeli mnie oglądacie, tak wiecie, że jestem całkowicie transparentna i to, że coś dostałam, w żadnym stopniu nie rzutuje na moją opinię. Czasem zdarzało się we współpracy, że marki prosiły mnie może o usunięcie jakiegoś fragmentu, czy może bardziej dyplomatyczną ocenę produktu i nigdy się na to nie zgadzam, wolę zrezygnować z takiej współpracy. Jeżeli ktokolwiek ma wpływać na moją opinię, czy chce wpłynąć na moją opinię, bądź wydźwięk ogólny mojej opinii, aniżeli stracić swoją wiarygodność, więc tutaj możecie mieć 100% pewność mojej transparentności. I zaczniemy od produktu, który kupiłam samodzielnie na iHerb. To jest szampon do włosów Avalon Cosmetics. Ja go kupiłam sobie docelowo, dlatego że w składzie mamy m.in. palmę sawałową, która jest wykorzystywana w trychologii przy leczeniu łysienia androgenowego bodajże. No i tutaj też mamy kompleks biotyny. Ogólnie skład jest mega rozbudowany. Poza tym, że mamy tutaj ekstrakt z owsa, który uwielbiam, który świetnie nawilża, naturalnie w sobie ma ceramidy, więc też i w pielęgnacji skóry świetnie działa. Tak tutaj naprawdę mamy litanie ekstraktów i olejów roślinnych, stąd też kupiłam go docelowo sobie. Nawet na pierwszym miejscu w składzie mamy aloes, a dopiero potem jest woda, no i zaczynają się różne ekstrakty, oczywiście początkowo delikatne środki myjące. Nie mamy tutaj kokamidopropylbetainy, bo też pod tym kątem go zamawiałam. Niestety, te dwa środki myjące, czy tam trzy na początku, mimo że są delikatne, to jednak sprawiały, że ta skóra głowy delikatnie mnie swędziała. Ale ja mam bardzo ultra delikatną skórę głowy i naprawdę bardzo ciężko jest jej dogodzić, ale z przyjemnością ten szampon zużył Emil. Był mega wydajny, 414 ml i w momencie, kiedy zaczął go używać, też przestał mieć problem z łupieżem. U Emila to był łupież suchy, więc też wynikający poniekąd z suchości, więc ten szampon sobie z tym poradził, a z drugiej strony bardzo dobrze się pienił, też dobrze mył, te włosy były odświeżone, uniesione u nasady, ale też nie wysuszone. Skóra głowy nie była wysuszona na wiór, więc z przyjemnością bym wróciła do niego pod kątem Emila, no i też może ewentualnie już jak teraz delikatnie załagodziłam swoje problemy ze skórą głowy, to może bym sama spróbowała raz jeszcze go używać, bo to też docelowo jest właśnie szampon przeciw wypadaniu włosów. A tutaj płyn do higieny intymnej z marki Shelly. Cudowny produkt i chociaż ogólnie ciężko jest zauważyć działanie płynu do higieny intymnej, bo nie widzimy tego tak jak skóry twarzy, tak z przyjemnością używałam go zarówno ja, jak i Emil. Mamy tutaj aż 10% biofermentów, czyli takich prebiotyków pochodzących z roślin i mamy ich tutaj mnóstwo, co sprawia, że zarówno w pielęgnacji skóry, jak i też okolic intymnych mamy taką normalizację, wiecie, taką aktualizację bazy bakterii na naszej skórze na rzecz tych dobrych bakterii, które powinny tam się znajdować, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. To była taka fajna konsystencja żelu, która świetnie się rozprowadzała i naprawdę jedna pompeczka starczyła na umycie wszystkich okolic intymnych. Używałam zarówno ja, jak i Emil i oboje byliśmy bardzo zadowoleni. Żadnych podrażnień, nawet po goleniu, żadnego swędzenia, pieczenia, żadnych infekcji. Świetny produkt, z przyjemnością do niego wrócę. Forma pompeczki też jest mega. Teraz mam inny, który jest w formie tubki
i jest też bardzo rzadki i po prostu używanie go pod prysznicem jest ciężkie. Tutaj tradycyjnie najlepszy płyn do soczewek Best View, nieprzypadkowa nazwa. Jak jestem u znajomych i tam wiecie tak, szybki obcyk, co mają w łazience i widzę inny płyn do soczewek, to się zastanawiam... Dlaczego? Dlaczego nie kupił tego? Przecież to jest tanie. Tam jakieś 16 zł za tą pojemność, która starcza na jakieś 2-3 miesiące i świetnie nawilża te soczewki. Naprawdę teraz nie mam żadnego problemu z wysuszeniem gałki ocznej, a soczewki noszę codziennie przez wiele godzin, także przy komputerze. Odkąd zaczęłam używać tego płynu, zdaje się tylko płyn, to naprawdę nie mam z tym problemu. I przeskoczymy do pielęgnacji twarzy, bo wiem, że to najbardziej Was interesuje. Zaczniemy od marki Hagi i jest to olejek do demakijażu. Ogólnie produkty Hagi ładnie, intensywnie pachną, chociaż myślę, że nie każdemu ten zapach by odpowiadał. Dla mnie był troszeczkę męczący, zbyt mocny. No i taki typowy olejek. I nawet sobie zapisałam tutaj, chociaż w większości się to zmyło, piekło w oczy. Próbowałam na różne sposoby, niestety za każdym razem to było mega pieczenie, gdzie ja nie mam aż tak wrażliwych oczu, bo mnie większość rzeczy nie piecze, chociaż czasem Wy zgłaszacie, że coś Was piecze. Tutaj mnie piekło konkretnie, więc zużyłam na szyję dekolt, czasem do masowania twarzy rano, jak chciałam zrobić masaż z poślizgiem, a potem umyć twarz, więc finalnie zużyłam, aczkolwiek głównie na szyję dekolt, aniżeli na twarz, właśnie przez to, że piekło w oczy. Dalej do mycia produkt marki Espa, takie mleczko myjące. Może jeszcze jakąś tam końcóweczkę mam, bo ja go przelałam, dlatego że tutaj no to nie była zbyt dobra forma podania tego typu produktu. No, mleczko myjące, za każdym razem wylewać i wtedy się za dużo wylewało, więc przelałam do buteleczki z pompką. I tak jak mówię, tam może jeszcze coś mi zostało. To było nawilżające, myjące mleczko. Produkt, który sprawdzał mi się tylko i wyłącznie rano, dlatego że po jego użyciu ja wręcz miałam poczucie, jakbym użyła już jakiegoś produktu nawilżającego. Myślę, że nie każdemu by ta forma odpowiadała, bo on wręcz zostawiał jakby jakiś tam poślizg na skórze, jakiś taki film i czasem zastanawiałam się, czy ja na pewno, aby tą twarz umyłam. Gdzieś tam mogłabym go porównać do takiego mleczka myjącego na komi, które uwielbiam i wręcz jestem team mleczko na komi, dlatego że tamto mleczko, fakt, że było też lejące, ale bardzo łatwo się je zmywało, też zostawiało skórę nawilżoną, ale bez tego poczucia jakiegoś filmu na skórze. O, jeszcze produkt do mycia, chociaż to była bardziej forma kremowa. Naprawdę forma kremu z marki Q&A, Oat Milk. Tak jak mówiłam, uwielbiam owies. On jest bogaty w ceramidy, ma świetne właściwości nawilżające, kojące, odżywcze i tego produktu używałam tylko i wyłącznie rano, mimo że producent sam sugeruje, że jest to, że to może być produkt do demakijażu. Próbowałam do demakijażu i nie podszedł mi, natomiast jeżeli chodzi o mycie buzi nim rano, to było to mega kojące, mega przyjemne. Ta konsystencja sprawiała, że można było chwilkę tą buzię pomasować jeszcze, oczywiście tak delikatnie dodając wody, bo jednak jest to forma kremu. Także no było to mega przyjemne. Twarz była zawsze mega miękka, nawilżona. No i to poczucie jednak umycia buzi było. Z produktów myjących jeszcze gadżet, który pomaga w myciu buzi. Nie tyle używam go do mycia samej twarzy, namaczając oczywiście, bo teraz to można by było tym szorować pięty. Co bardziej ściągam po prostu produkty myjące, czy właśnie formy kremowych, jakichś tam balsamów, czy różne maseczki, czy olejowe formy. Jest naprawdę tego świetnie. Wystarczy po prostu takim namoczonym, mięciutkim ściągnąć, potem wypłukać wodą, odwiesić w jakieś przewiewne miejsce, ale nie przy kaloryferze, który grzeje, bo wtedy bardzo łatwo o pękanie i o szybsze zużycie takiego produktu, więc ja teraz staram się unikać takich mocno ciepłych miejsc. No i taki kończek mi starcza na 2 miesiące, myślę, że spoko, jeżeli dobrze go traktuję. Także konjaki uwielbiam, ten był z The Konjac Sponge Company i jest stosunkowo drogi, a nie wyróżnia się niczym szczególnym i te z Biedronki czy tam z Lidla są naprawdę też na bardzo dobrym poziomie. Dalej, woda termalna, którą kupiłam w Hebe w promocji za jakieś 20 parę złotych. Marka francuska, która powiedzmy jest jakąś względną nowością, a przynajmniej ja ją zauważyłam powiedzmy 2 miesiące czy 3 temu w Hebe.
kojąca woda termalna. Mamy tutaj też kwas cytrynowy, więc też starałam się unikać tego produktu w momencie, kiedy używałam peptydu miedziowego ze względu na chelatory. Ogólnie woda spoko. No, woda termalna jak woda termalna, ale atomizer był tragiczny. Tym atomizerem potrafiłam sobie tak dosłownie chwilę spryskać twarz, gdzie miałam tejpy, taśmy do kinezytapingu i wręcz wszystko było mokre. To po prostu był mega zraszacz. Tutaj naprawdę trzeba z wyczuciem było tak delikatnie naciskać, żeby tak faktycznie delikatnie tylko użyć tej mgiełki, bo w innym przypadku no, mieliście poczucie, jakbyście ochlapali twarz wodą. I czasem to było spoko, w momencie kiedy właśnie chciałam namoczyć taśmę do kinezytapingu, więc jest to jakieś wyjście z sytuacji. Natomiast w większości przypadków no nie, bo zamiast zwilżyć delikatnie skórę przed różnymi krokami w pielęgnacji, ja po prostu tą skórę ochlapywałam wodą. Więc kolejny raz nie wrócę do tej wody termalnej. Kiedy nie zdradzę wody termalnej z Aven, to wracam z podkulonym ogonem i po prostu wtedy to jest taka ulga, że ojej, jaka delikatna mgiełka. I ogólnie ta woda termalna Aven faktycznie tą skórę łagodzi, koi, więc po prostu jestem wielką fanką. I może będę omawiała markami, bo mam parę powielających się marek. Marka Veoli Botanica, tutaj mam 3 produkty, muszę Wam powiedzieć, że one są mega wydajne. I może to wynika z tego, że mamy większe pojemności niż w typowym serum, bo tutaj jest 40 ml. Też konsystencja takiego mleczka, to jest taka emulsyjna, lekka konsystencja, sprawia, że naprawdę niewiele go potrzeba, tych produktów niewiele potrzeba, żeby użyć na całą twarz czy je dekolt. Więc myślę, że coś w tym jest, bo ja na pewno te produkty zużywałam dłużej, aniżeli stanowi PAO, bo wynosi 3 miesiące, a ja myślę, że troszeczkę przekroczyłam ten okres. No ja też tych produktów używałam dwojako, zarówno jako serum po prostu, ale też jako lekki krem na dzień. Tak było oczywiście z tym serum z witaminą C, która ma 15% łącznego stężenia, 10% etylowanej i 5% olejowej tetraizopalmitynianu, do tego jeszcze 0,5% witaminy E. Po tym serum zawsze moja buzia była bardzo ładnie rozświetlona. To było takie momentalne rozświetlenie i wygląd takiej zdrowo, promiennie wyglądającej skóry. I chociaż chyba ten produkt się nie znalazł w tym moim zestawieniu różnych produktów z różnymi pochodnymi witaminy C, bo po prostu no, nie byłam w stanie wszystkich umieścić dostępnych na rynku, chociaż ma wyższe stężenie, tak po zużyciu całej buteleczki stwierdzam, że to naprawdę jest produkt, po którym widać różnicę, zwłaszcza tak od razu, po aplikacji, bo o ile, jeżeli chodzi o działanie antyoksydacyjne, no to gdzieś tam po prostu możemy wierzyć w to działanie antyoksydacyjne, tego nie widzimy gołym okiem, tak jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie rozświetlonej i ujednoliconej, nawilżonej skóry, to po tym produkcie jak najbardziej to jest widoczne. Tak samo jest z tym kremem ceramidowym, barierowym. 40 ml, tutaj akurat mniejsza pojemność niż typowego kremu, ale większa niż serum. A to też jest taka lekka, emulsyjna konsystencja, która świetnie mi się sprawdzała zamiast serum ceramidowego i zdecydowanie przebiła serum ceramidowe z Basic Lab. Tutaj mamy taki podręcznikowy skład, takie odwzorowanie składu naszej bariery hydrolipidowej. Mamy to idealne połączenie w tych idealnych proporcjach ceramidów, wolnych kwasów tłuszczowych i też cholesterolu. Naprawdę świetny produkt, zarówno w formie serum na noc przeważnie, jak i kremu na dzień, bo jest taki leciutki. Teraz kolejną buteleczkę podarowałam mojej mamie i też jest bardzo zadowolona, gdzie mojej mamie ciężko jest dogodzić. A tutaj produkt, który na stałe zagości w mojej pielęgnacji i po zużyciu tej buteleczki i jakiejś takiej już teraz w tym momencie chyba 2-tygodniowej przerwy od jego stosowania, brakuje mi go i widzę po prostu różnicę w jakości mojej skóry, zwłaszcza w jej napięciu. To jest Focus Lifting Milk, czyli po prostu serum liftingujące. W składzie mamy aż 3% takiego natychmiastowo liftingującego kompleksu. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ten produkt lepiej liftinguje napin na skórę, aniżeli wszelkie inne sera z Dmae, które właśnie lubiłam za to takie momentalne napięcie skóry. To serum naprawdę bije je na głowę i to serum na stałe będzie w mojej pielęgnacji. Już teraz zastanawiam się, czy nie otworzyć. Poza tym, to serum można łączyć z peptydem miedziowym, to jest dodatkowy atut, bo można mieć podwójne działanie anti-aging.
Do tego jeszcze mamy w składzie bakuchiol, 0,15%, to nie jest jakieś takie kolosalne stężenie, ale zawsze. Poza tym też mamy kompleks kwasu hialuronowego, też są komórki macierzyste, które uwielbiam w pielęgnacji ostatnio. Jeżeli macie cerę dojrzałą, widzicie zaburzony owal, to oczywiście polecam masaż, ale jeżeli chodzi o pielęgnację i oczekujecie właśnie takiego fajnego napięcia tej skóry, ujędrnienia, to poza peptydami miedziowymi w pielęgnacji, to serum właśnie da Wam takie natychmiastowe napięcie. Kolejne trio z marki Slavia i może Wam się wydaje, że otworzyliście lodówkę, ale nie, chociaż taki chłodek by mi się przydał. Te produkty, a przynajmniej te dwa sera olejowe zużywałam przez ostatnie pół roku, także już czas na podsumowanie. Mam tutaj względną nowość, którą też przetestowałam, znaczy w sumie nowość marki i dla mnie względna nowość, bo już też jakiś czas temu zużyłam, to jest ceramidowy krem do twarzy. Może najpierw dwa sera olejowe, które wiecie, że uwielbiam i wiem, że Wy również uwielbiacie. Jestem ogromną fanką tego serum z 1% bakuchiolem, czyli takim stężeniem, które nawet stosowane raz dziennie będzie miało zbliżone działanie do retinolu bez działania drażniącego, także kobiety w ciąży mogą go stosować. Ale poza samym bakuchiolem mamy też świetną kompozycję olejów, które są także świetne dla cer problematycznych i ja sama odnotowałam przy stosowaniu tego produktu, że mam zmniejszoną ilość zaskórników, ta skóra jest bardziej wygładzona, pory są bardziej wygładzone, chociaż w tym czasie tak naprawdę nie używałam, poza retinoidami, nie używałam żadnych innych produktów, które miałyby mieć na to wpływ. Do tego jeszcze mam tutaj taką leciutką, jedwabistą konsystencję i mam teraz porównanie, bo używam innego serum olejowego, też z bakuchiolem w dosyć wysokim stężeniu, ale tam ta konsystencja jest bardziej obciążająca. Tutaj to jest tak lekka, jedwabista konsystencja, że aż ciężko naprawdę było mi niekiedy uwierzyć, że to jest po prostu serum olejowe. Bardzo bogaty skład zarówno pod kątem normalizacji wydzielania sebum, bo pamiętajcie, że cery tłuste również powinny dostarczać składników olejowych, bo były badania, które udowodniły, że to właśnie wpływa na regulację wydzielania sebum, tylko odpowiednie oleje, a takie tutaj mamy. Do tego jeszcze bakuchiol, inne składniki anti-aging, bo pamiętam, że tutaj mieliśmy ekstrakt z opuncji figowej. Uwielbiałam ten produkt, w tym momencie do niego tęsknię i z pewnością do niego wrócę. Tak samo z przyjemnością zużyłam to serum z witaminą C, to było takie już typowo serum olejowe antyoksydacyjne i zdarzało mi się go używać właśnie rano, bo ja też w porannej pielęgnacji, zwłaszcza przy takiej lekkiej konsystencji, lubię dodać parę kropel pod krem. Tutaj 3% aż tytra izopalmitynianu askorbylu, witamina E 2%, olej arganowy, ale też mamy mnóstwo innych olejów. Jak dobrze kojarzę, tak wysoko mamy tutaj olej z krokosza berwierskiego, którego działanie bardzo lubię. Oczywiście nie każdy musi lubić sera olejowe, natomiast powiedziałabym, że to jest właśnie idealne serum, żeby przemóc się do form olejowych. No i jeszcze krem ceramidowy, taka nowość marki Slavia. Zużyłam go bardzo szybko, może dlatego, że też używałam dosyć dużej ilości. To był moment, kiedy moja skóra była dosyć podrażniona, bo wprowadzałam nowy retinoid i potrzebowałam tego ukojenia, a tutaj mamy wąkrotę azjatycką, m.in. trehalozę, świetnie nawilżającą skwalan. O, tutaj mamy skład. Skwalan jest wysoko w składzie, więc też pytanie, czy Wasza skóra się lubi ze skwalanem. Niedaleko początku składu mamy też olej z wisiołka, który jest bardzo wszechstronnym olejem, który świetnie dba o barierę hydrolipidową. Mamy oczywiście wąkrotę azjatycką, mamy ceramidy. Świetny taki kojący, odżywczy krem, chociaż nie aż tak odżywczy, jak na przykład ta wersja peptydowa z bakuchiolem ze Slavia. W dalszym ciągu jest tym team krem peptydowy, natomiast ten będzie świetny dla cer z podrażnieniami, cer naczynkowych, z rumieniem, wrażliwych i też ma świetną taką konsystencję, jak wszystkie kremy Slavia, że czujecie to otulenie, nawilżenie, odżywienie, ale z drugiej strony zostawia Waszą skórę satynową, a wręcz nawet matową, stąd uwielbiam te produkty stosować też rano, bo świetnie dopełnia moją warstwową pielęgnację. Mogę się świecić jak kula dyskotekowa po milionie produktów i wykańczam to kremem Slavia, który właśnie tak pięknie to wszystko domyka i sprawia, że skóra jest niemal matowa, co jest po prostu aż niemożliwe. I dlatego też bardzo szybko zużyłam ten produkt, bo stosowałam go zarówno na dzień, jak i na noc. Naprawdę ciekawa, nowa propozycja od Slavia, chociaż w dalszym ciągu jestem team krem peptydowy. Będąc przy temacie peptydów, dwa sera peptydowe.
Z czego mam tutaj jedno serum z peptydem miedziowym, łącznie 2% peptydu miedziowego, to jest bardzo wysokie stężenie i jedno z wyższych dostępnych na rynku, zwłaszcza w tej formie peptydu miedziowego, bo to jest czysty peptyd miedziowy. 30 ml NIOD, jedno z droższych serum, ale też najlepsze. Jednak to jest najlepsze serum z peptydem miedziowym, po nim widzę najszybszy efekt takiego napięcia, ujędrnienia skóry, ujednolicenia kolorytu. Pamiętajmy, że peptyd miedziowy też jest świetnym antyoksydantem, no i też wpływa regeneracyjnie na skórę, też nawilża ją, więc mamy tutaj produkt multitasking, no i po prostu on daje najszybsze efekty. To jest forma wodna, więc też tak naprawdę parę kropel wystarczy na pokrycie całej twarzy, co sprawia, że też jest w miarę wydajne. Oczywiście zależy, kto ile nakłada. Ja zazwyczaj nakładam troszeczkę więcej. Uwielbiam ten produkt i mam jeszcze w zapasie dwie buteleczki kupione samodzielnie. A tutaj mamy po prostu serum peptydowe z 22% stężeniem peptydów w towarzystwie i ceramidów, jak dobrze pamiętam, i też składników nawilżających, bo tutaj mamy taką emulsyjną konsystencję, więc tutaj jest takie multitasking. Tutaj mamy już zarówno ogromne stężenie peptydów, jak i też dbałość o barierę hydrolipidową, nawilżenie. To jest marka hiszpańska. Już tak naprawdę zużyłam to serum z peptydem miedziowym z tej marki, które zamówiłam sobie samodzielnie, więc też myślę, że w kolejnym denku jeszcze Wam o nim opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o to serum, było bardzo przyjemne w stosowaniu. Naprawdę wystarczyło użyć tylko tego serum, żeby mieć multitasking. Ja oczywiście łączyłam też z innymi produktami, czy to z argireliną 10% pod spód, bo tutaj nic się ze sobą nie gryzie, bo nie mamy peptydu miedziowego, mamy tutaj za to peptydy sygnałowe, które pobudzają produkcję kolagenu, elastyny, mamy też czynniki wzrostu, które działają tak regeneracyjnie na skórę. Czy odnotowałam po tym serum takie napięcie jak po peptydach miedziowych? Nie, bo tutaj mamy głównie peptydy sygnałowe, których efektu działania nie widzimy gołym okiem. Idąc parami, marka Skintra. No i mam tutaj też mojego ulubieńca wszechczasów, z pewnością znajdzie się w ulubieńcach roku. Jest to Lighter Skin, czyli serum z 20% kwasem askorbinowym. Myślę, że wiele osób mogło przerazić to stężenie, ale niepotrzebnie, dlatego że ta formulacja, mimo niskiego pH, czyli odpowiedniego, 2,2, wcale nie jest drażniąca, a przynajmniej mnie nie drażniła. Wiadomo, każda cera jest inna. Jeżeli ktoś ma ultra wrażliwą cerę, to jednak kwas askorbinowy bywa drażniący, zwłaszcza jeżeli, powiedzmy, to jest Wasz pierwszy produkt z witaminą C, bądź nieodpowiednio stosowany po jakimś peelingu kwasowym czy coś. Natomiast ogólnie, sama mając doświadczenie z produktami z kwasem askorbinowym, to była najlżejsza formulacja, która pięknie tą skórę nawilżała, bardzo szybko ją rozświetliła, rozjaśniła. Do tego jeszcze mamy inne antyoksydanty, jak witamina E, kwas ferulowy, także składniki nawilżające, kojące, takie łagodzące jak pantenol. Więc tutaj naprawdę mamy wszystko. I śmiało mogę powiedzieć, że ten produkt jest znacznie lepszy, aniżeli SkinCeuticals, w którym mamy 15% kwasu askorbinowego, jest też kwas ferulowy, witamina E, czyli tak jak tutaj, a kosztuje 800 zł. Mam to serum, też zaraz będę wykańczać i ja po nim nie widzę takich efektów i też widzę jakby, że moja skóra wygląda gorzej po nim, gdzieś tam jakieś zaczerwienienia. Tutaj po prostu to była sama przyjemność stosowania tego serum. Ono jest tanie, więc nawet jeżeli Wam nie podejdzie, to możecie próbować go powoli wprowadzać, może mieszać z kremem, czy jakoś go ograć, a nawet zużyć na szyję dekolt, bo to nie jest drogi produkt, a naprawdę możliwe efekty mogą być świetne. Ja ogólnie jestem zakochana w tym produkcie, to zresztą pewnie widać po mojej ekscytacji i myślę, że wiele osób również podziela moje zdanie. A tutaj peeling kwasowy, również marki Skintra Destructor, który troszkę poleżał gdzieś tam na półeczce, bo finalnie oczywiście nie zdążyłam zużyć go zgodnie z PAO i finalnie zużyłam również na nogi. On też jest sprzedawany w większej pojemności, dlatego że można go stosować na ciało. Tutaj mamy aż 24% kwasów, ale spokojnie, to nie są mocne kwasy, dlatego że 20% kwasu migdałowego, który ma
sporą cząsteczkę, więc też tak nie penetruje szybko jak na przykład kwas glikolowy. Poza tym mamy 2% kwas tranexamowy, który jest pogromcą przebarwień i też wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Kwas kojowy też pogromca przebarwień i witamina C 1% również będzie wpływała i na antyoksydację, i na rozjaśnianie przebarwień. To jest bardzo dobry peeling, przy którym z jednej strony może Was przerażać stężenie, ale niepotrzebnie, bo używany zgodnie z przeznaczeniem i z zaleceniem producenta naprawdę nie zrobi krzywdy. Ja go trzymałam zazwyczaj 10, nawet 15 minut i cera była zawsze przepięknie wygładzona i taka przygotowana też na przyjęcie kolejnych składników aktywnych. Także na pewno do tego produktu jeszcze wrócę, ale pewnie już tam bliżej jesieni i gdzieś tam postaram się go rotować z retinoidami. Także kolejna para, bo marka Sesderma. Kupiłam zarówno serum z DMAE, jak i serum z Waszego polecenia zresztą. Factor G, tutaj mamy czynniki wzrostu. I powiem Wam, że działanie obu było zbliżone, bo faktycznie po obu widziałam fajne napięcie tej skóry. Zresztą DMAE w takim celu stosuję. Natomiast chyba jednak jestem bliżej tego serum z czynnikami wzrostu, bo jednak po nim widziałam lepsze efekty. Może to kwestia psychiki, natomiast gdybym miała w tym momencie decydować się na którejś serum, to zdecydowałabym się na to z czynnikami wzrostu. Pamiętajmy, że czynniki wzrostu mają właściwości regeneracyjne, one również pobudzają produkcję kolagenu, elastyny. Tym łatwiej mają w produktach Sesdermy, bo Sesderma bazuje na technologii nośników składników aktywnych, więc faktycznie te składniki aktywne mają szansę głębiej wniknąć i realnie zadziałać. Bardzo mocne zapachy, jak na Sesderm przystało. Skoro już jesteśmy przy zapachach, to Evaline Serum Shot, serum, które kupiłam w celach empirycznych, żeby pokazać Wam, czy ma odpowiednią formulację dla produktu z kwasem askorbinowym. Formulacja z niskim pH jest tutaj kluczowa, jeżeli produkt ma wnikać w głębsze warstwy, bo kwas askorbinowy jest rozpuszczalny w wodzie, więc ogólnie ma utrudnione zadanie, więc pH poniżej 3,5 jest kluczowe. Tutaj tej formulacji odpowiedniej nie mieliśmy, pH było wysokie, stąd też szybkie utlenianie się tego produktu. Zobaczcie, jak pociemniało konkretnie utleniony produkt i taki kolor wskazuje na szkodliwość kwasu askorbinowego. On wówczas ma działanie oksydacyjne, nie antyoksydacyjne, a wręcz oksydacyjne, czyli będzie wywoływał wolne rodniki. Od Was wiem, że Evaline zmieniło formułę i do kwasu askorbinowego dorzuciło jeszcze peptyd sygnałowy i też po tym wnioskuję, że formulacja nie będzie odpowiednia. Ale kupię, przetestuję, zobaczę. Jeżeli chodzi o zapach, to używałam go na noc na szyję dekol i budziłam się rano, czując ten zapach. I to był taki zapach jakby taki wędzonki. No i też nie odnotowałam jakichś super efektów. Jeżeli Wy lubicie ten produkt, super. Natomiast w dalszym ciągu uważam, że wolę wydać te 40 zł na Skintrę, która ma odpowiednią formulację i aż 20% kwasu askorbinowego, niż na produkt, który będzie działał bardziej powierzchownie. Ten produkt w zasadzie kupiłam z polecenia, no i też dlatego, że gdzieś tam się zafiksowałam na kwasie laktobionowym. To jest Bielenda Skin Clinic. Ogólnie cała seria jest świetna. Tutaj do całej serii nic nie mam. 10% niacynamidu, co jest ogólnie dosyć wysokim stężeniem tego składnika. Nie każda cera się lubi z nim w takim stężeniu. 5% tak naprawdę jest wystarczające. W składzie też mamy alfa-arbutynę, która również ma działanie rozjaśniające przebarwienia i kwas laktogenowy, który jest sprzymierzeńcem cer naczynkowych, skłonnych do rumienia, no i ogólnie wrażliwych. To serum miało być normalizujące, wygładzające ze względu na sam niacynamid i resztę składników. Ogólnie do niego nic nie mam, chociaż też nie zauważyłam, żeby ono było jakieś takie cudotwórcze. I taka ciekawostka, bo w składzie nie mamy typowych składników helatujących, jak na przykład disodium eta czy kwas cytrynowy. Natomiast mamy kwas laktobionowy, który jest też helatorem. Także tego produktu nie można łączyć z peptydem miedziowym. Oczywiście jak chcecie, to możecie łączyć, aczkolwiek może to wpłynąć na gorsze działanie peptydu miedziowego. Zaczniemy od filtrów w sprayu. Mam tutaj trzy. Jeden holika-holika. Ja go już miałam dawno temu i po prostu go starałam się wykończyć. Wydawało mi się, że jeszcze jest. Potem okazało się, że tak naprawdę nic nie pryska, więc dopiero teraz go widzicie w denku. Także nawet nie miałam okazji go przetestować z kamerką UV, bo jak chciałam go przetestować, to okazało się, że właśnie on nie pryska. Więc nie powiem Wam, w jakim stopniu pokrywa, aczkolwiek jeżeli chodzi o filtry w sprayu, to kamerka pokaże
że pokryliście twarz tym filtrem, natomiast nie pokaże, w jakim stopniu ten spray Was chroni. Może pokazać jakieś luki w aplikacji i tym podobne, więc zawsze mniej więcej pokaże, że coś tam prysnęliście, natomiast nie wiecie, w jakim stopniu jesteście chronieni. Także jeżeli chodzi o ten produkt, to ja też jakoś nie do końca mu ufałam w kwestii ochrony. On był bardzo fajny, taki suchy, to była taka sucha mgiełka, więc nie wpływał na jakość makijażu, a mgiełki ja właśnie przeważnie używam na makijaż, więc no tutaj na pewno do niego nie wrócę, bo ta cena też nie jest jakaś najniższa, a wolę sięgać po produkty, które będą mnie jednak chroniły. Kolejna mgiełka z Garniera, Ambre Solar, ale inna wersja niż ta, którą bardzo lubię, ta jest większa, no i też miała dawać suche wykończenie. Mówię miała, bo w moim teście różnych mgiełek z SPF niezbyt dobrze się sprawdziła na makijaż, ale bez makijażu, bo używał jej Emil, sprawdziła się spoko. Wychodząc z pracy po prostu spryskiwał twarz. Pamiętam, że wysyłał mi filmiki, jak gdzieś tam jechał na integrację, to w trakcie jazdy samochodem robili sobie jakiś postój i co robił Emil? Emil odchodził na bok i spryskiwał się tą mgiełką, także słucha się. No i Emil był zadowolony. Nie uważał, żeby ta mgiełka właśnie się spływała jakoś, czy go wyświecała. Bardzo dobrze się zachowywała, więc... Kurczę, jeszcze tutaj delikatnie coś zostało, Emil mnie oszukał, wrzucił już do denka, tutaj jeszcze coś jest, więc bardzo możliwe, że ja po prostu to jeszcze raz przetestuję bez makijażu, z makijażem, zobaczę. A tutaj produkt, który bardzo lubiłam i z przyjemnością do niego wrócę, to jest marka Ultra Sun, która specjalizuje się w produktach przeciwsłonecznych. Fajne jest to w ich produktach, że oni zawsze zaznaczają, w jakim stopniu dany produkt absorbuje promieniowanie UVA, czyli to odpowiedzialne za fotostarzenie się skóry. Tutaj mamy 95%, SPF 50, UVB, UVA, pH 4 plusikami, bez alkoholu, bez zapachu, wodoodporny. Także wskazany jest to produkt dla cer wrażliwych, skłonnych do alergii. Taka bardzo delikatna mgiełka, również sucha, która nie wpływa na makijaż. Też można stosować ten produkt na włosy i ich nie otłuści, nie obciąży, także na skórę głowy, która jest narażona na promieniowanie. Bardzo lubiłam ten produkt i z przyjemnością do niego wrócę. Teraz filtry w formie kremowej i teraz sobie przypomniałam, że jeszcze nie wzięłam dwóch z łazienki, ale trudno, będzie na kolejne. Myślę, że kolejne denko będzie obfitowało w filtry, dlatego że właśnie większość, mam mnóstwo pootwieranych i większość jest tak już powiedzmy na wykończeniu, więc... będzie bogato w filtry. Tutaj mam trzy. Pierwszy z Elbiotica, który testowałam na kanale. Tutaj mieliśmy jakieś konkretne stężenia składników, jak dobrze pamiętam. Tak, było 2% witaminy C i E, 1% neuropeptydu i kofeiny i 7% aż NMF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego. No brzmi to bardzo dobrze. Ogólnie cała seria, ta nowa Elbiotiki Aesthetic Clinic wygląda świetnie. Także pokładałam w nim spore nadzieje. I powiem Wam, że go zużyłam z przyjemnością, ale na szyję i dekolt, bo o ile na twarzy zdarzało mi się, że się gdzieś tam miejscami rolował, chociaż to też nie było tak kolosalne rolowanie, jak czasem się zdarza, tak na szyi i dekolcie się nie rolował. I nie wiem w ogóle, jak to się dzieje. Fakt, że mam inną pielęgnację na twarzy, a na szyi i dekolcie, ale też tam nakładam parę różnych produktów. Natomiast nigdy mi się nie rolował w tych miejscach. No i właśnie z przyjemnością go zużyłam. Tam jest oczywiście przecięty, tylko zawsze jak przecinam, to staram się już w momencie przecięcia zużyć całkowicie, bo to może mieć wpływ na stabilność filtrów. A tutaj filtr z koreańskiej marki Trimay, marki, którą znacie myślę, że dzięki mnie, która ma świetne kosmetyki pielęgnacyjne, uwielbiam ich krem, mają to całą serię peptydową, gdzie mamy 33 peptydy, czy tam wiecie 20 parę, no po prostu cudo. Ta seria jest świetna, też teraz mam parę innych nowości z tej marki i testuję, natomiast krem u mnie to będzie perełka wszechczasów. No i też chciałam przetestować filtr, tutaj mamy SPF 50+, pH 4 plusikami. Ten produkt zużyłam zarówno ja, jak i Emil. Tutaj w składzie mieliśmy filtry mieszane, jak dobrze pamiętam. Filtr był ogólnie nieproblematyczny, nie piekł w oczy, może delikatnie bielił, ale też nie zapadł mi aż tak mocno w pamięć, żebym potem do niego wracała. A tutaj kolejny filtr z marki Nivea z serii Luminous.
czyli z tym składnikiem rozjaśniającym przebarwienia, z tiamidolem. Tutaj mamy 50+, SPF, UVB, UVA, wysoka ochrona. Z tego co pamiętam, to oni zaznaczyli gdzieś, jakie jest PPD. Ono też nie było takie najniższe. W każdym razie, bardzo lubiłam ten produkt, podobnie jak lubię jego młodszego brata z tej serii Luminous. Jeżeli miałabym wybierać na ten moment, to pewnie jednak bliżej mi do tej wersji z pompeczką, która jest bardziej matowa, tak satynowo-matowa. Ten tutaj był bardziej odżywczy. Dawał delikatnie większy glow, mimo że formuła jest, powiedziałabym, że zbliżona. Też mamy taki delikatnie łososiowy kolor, który ładnie ujednolica ten kolor cery, a do tego jest naprawdę nieproblematyczny. Mnie nie piecze w oczy, ale to też jest bardzo indywidualna kwestia. Jeżeli zastanawiacie się nad dobrym filtrem z filtrami organicznymi, który będzie zostawiał taki satynowo-matowy efekt, to właśnie ta seria Nivea Luminous jest świetna, a do tego jeszcze ma udowodnione działanie rozjaśniające przebarwienia. Nie wiem, po co wrzuciłam rolkę do taśmy, do kinezdypingu, skoro tutaj nie ma nazwy marki. Dwie pasty zębów, jedna z Himalaya i ona była miętowa. Była bardzo przyjemna właśnie pod kątem tego odświeżenia. No i też naturalny, dobry skład, właśnie fajnie odświeżała. Nie ginęła pod szczoteczką, więc też nie miałam potrzeby dokładania w trakcie mycia pasty. Czasem tak jest. No i też Emil nawet zwrócił uwagę na to. Powiedział, że ta pasta jest naprawdę bardzo fajna, więc z przyjemnością bym do niej wróciła. Czego z kolei nie mogę powiedzieć o tej paście? To jest pasta z marki chyba Spotlight Whitening. Docelowo wybielająca pasta, była w jakimś zestawie też z paroma innymi rzeczami. Czy wybielała? Ciężko powiedzieć, nie odnotowałam tego, ale była bardzo nieprzyjemna w stosowaniu, bo jakby przelewała się między zębami, znikała pod szczoteczką. Też ten smak był taki mech, więc no nie, tutaj do tej pasty nie wrócę. Chociaż to już jest drugi egzemplarz, jaki używałam, tylko że ten akurat był w zestawie, więc nie marnuję rzeczy. O, jeszcze jedna pasta do zębów się ukryła. Jest to pasta Biomadent, też wybielająca, była spoko. No to była spoko, ale jakoś tak szybko ją zużyliśmy. Skoro jesteśmy przy zębach, to płyn do płukania jamy ustnej z Ziaja. Ja te płyny kupuję cały czas. Jak tylko jest jakaś promocja, to robię zapas zarówno tego, to jest stomatologiczny przeciwpróchniczy i też jeszcze taka biała wersja. One nie mają w składzie alkoholu, 98% składników pochodzenia naturalnego. Bardzo przyjemny, poprawny płyn. Odzywały się jakieś głosy, że płyn to jest pic na wodę, jeżeli chodzi o jakiekolwiek działanie. Bardzo możliwe, że tak jest, natomiast ja lubię już w tej swojej rutynie mycia zębów, tam nitkowania, używania irygatora i jeszcze zwieńczyć wszystko wypłukaniem buzi płynem i tak właśnie się dzieje i myślę, że nie będę zmieniała, bo stosunek ceny do jakości jest bardzo dobry. Tutaj jeszcze coś do ciała, to jest krem do depilacji z marki Bielenda Vanity. Aloes skóra wrażliwa. Ja docelowo kupiłam go z polecenia mojej siostry do jakby depilacji twarzy. Nakładałam na twarz, tam czekałam te parę minut, tak jak zaleca producent, a następnie ściągałam tą szpatułką dołączoną, czy nie pamiętam, czymś tam ściągałam, czy po prostu zmywałam. I naprawdę radził sobie spoko, mimo że jest do skóry wrażliwej, zawsze moja skóra była mocno zaczerwieniona i to tak się utrzymywało powiedzmy 15 do 30 minut, ale nic się nie działo ze skórą. Wszystko było spoko, natomiast potem przerzuciłam się na golenie, nazwijmy to mechaniczne, tymi takimi różnymi nożykami czy żyletkami. I tak to robię rzadko, bo gdzieś raz w miesiącu, wiecie, ja mam wszędzie wątłe włosy, także zarost na twarzy jest wątły, stąd też nie potrzebuję tak często, a ten zużyłam już stricte na ciało. I tam też się świetnie sprawdzał, zauważyłam, że w momencie, kiedy użyję tego typu produktu i też ściągnę go maszynką, to też te włoski wolniej odrastają, stąd też już jak zużyłam to, przerzuciłam się na coś innego, co dostałam w jakiejś paczce PR-owej i jest spoko. A tutaj też do ciała mam masło do ciała kawowe z marki Lale. Jeżeli chodzi o markę Lale, to kiedyś się z nimi dogadywałam, że mieliśmy podjąć współpracę, potem przestali mi odpisywać, no i tak jakoś zostało. W każdym razie, to jest masło antycelulitowe i ja je zamawiałam, gdzieś zamawiałam przy okazji zakupów i wiecie, że nie zwróciłam uwagi na to, że ono jest takie małe, 100 ml do ciała,
to naprawdę mi zeszło w jakieś 2 tygodnie. Nie to, że mam jakieś duże ciało, czy że jakoś dużo waliłam tego, no ale po prostu to jest forma takiej delikatnie pasty, więc też troszkę trzeba było się namachać. No i może właśnie też to machanie, takie wpracowywanie tego produktu w ciało daje ten efekt pobudzenia krążenia, no i też wpływa na pozbywanie się celulitu, bo jeżeli chodzi o skład, mamy tutaj masło shea, różne oleje, w tym z kawy arabiki, też jest po prostu kofeina pod koniec składu, więc docelowo tak jakby skupili się na kofeinie, ale w tym momencie używam znacznie lepszych produktów antycelulitowych, o nich też na pewno Wam powiem przy okazji, bo tak jak może z 2 lata temu Wam mówiłam, że używałam jakiegoś produktu antycelulitowego, ale ja nie mam celulitu, tak teraz mam celulit, więc jest na czym testować. Do ciała jeszcze mam serum z kwasami z marki Ren. Ono było w jakimś tam boksie Look Fantastic. Ja bardzo lubię produkty kwasowe dla ciała. Ja bardzo lubię produkty kwasowe do ciała, czy to w formie myjącej, jakieś żele do mycia ciała, czy właśnie w formie balsamów z kwasami, bo to jest dla mnie alternatywa do stosowania peelingów, czy szczotkowania na sucho, które jest bardzo pozytywne, natomiast ja też nie jestem aż tak systematyczna. Natomiast codziennie to ciało balsamuję, dlatego że mam suchą skórę. No i właśnie tutaj mamy takie 2 w 1, bo to jest zarówno nawilżenie, bo kwasy w odpowiednim stężeniu nawilżają, zwłaszcza glikolowy i mlekowy. No i też oczywiście przyspieszają wymianę komórkową, czyli tak delikatnie złuszczają, wygładzają ten naskórek, więc ja ogólnie bardzo lubię produkty kwasowe. Po tym nie widziałam jakichś takich cudownych efektów, zużyłam go bez jakichś większych fajerwerków. Znacznie lepiej sprawdził mi się inny balsam w takiej dużej pojemności, 0,5 litra z marki Ameliorate. Amelia! Tutaj również mamy kwasy AHA i on zdecydowanie lepiej mi się sprawdził, naprawdę był mega odżywczy. Z jednej strony oczywiście odżywiał, nawilżał tą skórę, nie był obciążający, dosłownie chwila wystarczyła na to, żeby go wpracować w całe ciało, a przy tym świetnie wygładzał tą skórę właśnie dzięki zawartości kwasów. Także z przyjemnością go używałam i bardzo możliwe, że jak będę robiła jakieś zakupy na Look Fantastic, nie będę miała czego wrzucić do koszyka, to go wrzucę. Na razie jeszcze mam inne do testowania z tej kategorii i może tam zrobię jakiś przegląd taki ogólny tego typu produktów. O, to już można uznać, że to jest taki mini przegląd produktów kwasowych do ciała, dlatego że mam kolejny balsam do ciała, tym razem z marki Balea, z drogerii DM oczywiście. I to był balsam już z podanym stężeniem, 5% kwasów AHA. Bardzo dobry skład. I odczucia na skórze były porównywalne z tym balsamem Ameliorate. Ten był bardziej odżywczy, taki naprawdę, że czuć było na tej skórze to takie mega odżywienie, otulenie. Ten był lżejszy, ale też świetnie nawilżał i wygładzał. Więc jeżeli nie lubicie tego takiego poczucia mega nawilżenia, czy jakiegoś delikatnego lepienia na skórze, to ten balsam będzie znacznie lepszy. Zresztą mamy tutaj podane stężenie, no i też cena jest znacznie korzystniejsza. Dłonie to też ciało, więc tutaj mam kurację do rąk z marki Vianek. Marki, która mnie nie lubi, bo zrobiłam rzetelny test o ich filtrze, który zresztą został wycofany. Przypadek, nie sądzę. No i marka też się nie odwołała oficjalnie do mojego filmu, do zarzutów dotyczących niewystarczającej ochrony SPF. No a zdążyła już wycofać produkt ze sprzedaży, gdzieś tam można tylko dorwać takie wyprzedawane na różnych stronach. Także pokazuję Wam tą kurację do rąk, która była naprawdę bardzo spoko. To była forma maski, którą można nakładać pod takie dołączone do zestawu rękawiczki. Ja nigdy tych rękawiczek nie używałam, zostawiłam sobie tylko w szufladzie, jak będę jechała na jakieś manieczki. Natomiast tak solo do nawilżania dłoni mega kojąca kuracja. Śmiem twierdzić, że to jest jeden z lepiej nawilżających kremów do rąk, jeżeli miałabym tak go nazwać. A tutaj pianka do mycia ciała z marki Bilu i ja ją kupiłam jak byłam w DM, zresztą robiłam Wam jakiś taki szybki przegląd produktów do ciała z DM i ta pianka była mega wydajna. Mimo, że tam kosztuje te 30 parę złotych, to jest najwydajniejsza pianka do mycia ciała, jaką miałam. Wystarczy niewielka ilość, ona i tak zwiększa swoją objętość, żeby umyć całe ciało, bo ta pianka jest naprawdę taka mięsista. Nie ginie pod palcami, nie spływa. Teraz mam inną z Isana i już prawie ją wykańczam, a nie wiem ile minęło. Także tamta jest niewydajna. Ta tutaj była mega, jest nawet bardziej wydajna niż Rituals, do której ją poniekąd porównywałam. No i też jest delikatnie tańsza, więc jeżeli będę w DM kolejny raz, to pewnie kupię też te pozostałe
pozostałe zapachy, żeby je przetestować. Ta tutaj Fizzy Berry to była taka słodka guma balonowa, coś w tym stylu. Nie każdy lubi takie zapachy, mi osobiście nie przeszkadzał. No i tak jak mówię, świetnie mi się jej używało. No i mamy tutaj pierwszego bubla, produkt, którego nie zużyłam, a wyrzucam, bo już po prostu nie mam na niego pomysłu ani sił. To jest balsam brązujący do twarzy i ciała z marki Only Bio serii Ritualia, którą bardzo lubię. Natomiast tutaj w moim odczuciu to jest niewypał. Próbowałam na różne sposoby nakładać ten balsam. Na początku myślę sobie, a balsam to tam nie muszę się starać i miałam mega smugi. Innym razem już się bardziej przyłożyłam. To może smug aż w takim stopniu nie miałam, ale z kolei ten kolor był taki jakiś mega pomarańczowy. No i też te smugi gdzieniegdzie się zdarzały. Zmywał się też bardzo ciężko. Jakoś tak stwierdziłam, że to nie jest produkt, po który będę sięgała, a że troszeczkę już poleżał, to też i data ważności minęła, więc go wyrzucam. Wolę, jeżeli już mam się przykładać, to pianki samoopalające, a jeżeli nie, to też mam inny balsam brązujący, przy którym naprawdę nie muszę się specjalnie starać, żeby wszystko ładnie wyglądało. Tutaj mam markę Mokosz i nawilżający lotion do ciała. Drzewo sandałowe z bursztynem. Ja wcześniej miałam żel do mycia rąk, bodajże właśnie o tym zapachu i uwielbiam ten zapach, on jest mega intensywny, taki troszeczkę może męski, ale z drugiej strony taki unisex, bardzo długo ten zapach się utrzymywał i uwielbiałam też używać tego balsamu do ciała o tym zapachu, który naprawdę nie był drażniący, był taki intrygujący, no i to jest lotion, a więc on jest taki leciutki i wcale nie obciążał tej skóry, ona była nawilżona, ale nie obciążona, tak na szybko po prostu, wiecie, jak nawet rano chciałam gdzieś wyjść już w te upalne dni, a chciałam i ładnie pachnieć i też tą skórę nawilżyć, to używałam tego produktu. Jeżeli chodzi o produkty do ciała marki Mokosz, to tutaj naprawdę nie mam im nic do zarzucania, są świetni w tym, co robią, poza tym oczywiście naturalny, dobry skład, bogaty, uwielbiam z marki Mokosz taki ten balsam ujędrniający, antycelulitowy do ciała i myślę, że jeszcze do niego wrócę. Jeszcze do ciała, ale to jest taki produkt multitasking, więc też można go używać na twarz. To jest marka Bielenda. Prebiotyczny krem multifunkcyjny, regenerujący twarz, ciało, dłonie. Pachniał bananowo, jak zresztą tutaj wskazuje na to opakowanie. Świetny skład, naprawdę taki nieodstający od kremów do twarzy. Naprawdę bardzo ciekawy skład jak na produkt 200 ml i śmiało można go używać na twarz, tak samo jak i ten mój ulubieniec Soraya z owsem. To jest właśnie kategoria produktu, który śmiało może nam posłużyć zarówno jako krem, balsam, maska całonocna i będzie takim ukojeniem, otuleniem skóry. I to wszystko. Część produktów przełożę na kolejne denko, bo po prostu się już nie wyrobię, zresztą już płynę. Ale to może nawet lepiej, bo będę miała więcej zużytych opakowań płatków pod oczy, bo stałam się ogromną fanką ostatnio i zużywam naprawdę ogromne ilości tych takich pakowanych po 60 czy 90, więc wówczas to będzie już taka zbiorcza recenzja różnych. Także to wszystko przekładam na następne denko, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i mam nadzieję, że dzisiejszy film Was usatysfakcjonował zarówno pod kątem długości, jak i też samych recenzji. Mam nadzieję, że Was niechcący nie zachęciłam do zakupu wybranych produktów, no bo też nie o to chodzi w tych filmach, też nie chcę mieć na sumieniu Waszych portfeli. W Denku fajne jest zebranie do kupy takich mini recenzji z wielu miesięcy, bo ja tych produktów nie zużywałam 2 miesiące, zużyłam je niektóre w pół roku, a nawet i dłużej. Więc jeżeli miło spędziliście ze mną czas, to zostawcie kciuka do góry, zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć! Emil, nagrywam ty z gołym fiutkiem. Jest fiut! No to jak, ja mam ci teraz pomóc? Nie.